W grudniu ubiegłego roku Starostwo Powiatowe w Dębicy wyremontowało 2 km chodnika przy ulicy Świętosława w Dębicy. Jest to droga powiatowa, ale od wielu lat jest przyjęte, że tego typu inwestycje są realizowane wspólnie z gminami, w tym przypadku z miastem Dębica. Miasto zobowiązało się, że wyremontuje brakującą część chodnika. Myślę, że to tak wspólnie nie tylko w Dębicy jest wypraktykowane, ale też w wielu, wielu powiatach, że przy takiej ilości dróg, czyli 400 kilometrach, no nie dalibyśmy rady sami tych inwestycji realizować, więc wspólnie z tymi właśnie samorządami lokalnymi, za co jeszcze raz, jak zawsze, dziękuję wszystkim gminom, wszystkim burmistrzom, wójtom za to, że to rozumieją, dokładają się. My staramy się jak najwięcej finansowych, zewnętrznych środków pozyskiwać, tak żeby przy budowie na przykład drogi za 3 miliony przy dofinansowaniu 70% ten wkład był niewielki, czyli my się dokładamy na przykład 400 tysięcy, gmina 400, a budujemy drogę i przy okazji chodnik. Jak zaznaczył Jerzy Sieracki, wiceburmistrz Dębicy odpowiedzialny za infrastrukturę drogową w mieście, brakująca część chodnika przy ulicy Świętosława będzie remontowana. Trwają uzgodnienia, czy miasto będzie remontować chodnik, czy przekaże pieniądze na ten cel do starostwa. Inwestycja ma być gotowa jeszcze w tym roku.